Serdecznie witam o poranku w kolejnym naszym aceranku. No cóż, dzisiaj znowu będziemy mieli temat dla niektórych bardzo trudny. Oj, będziemy dzisiaj rozbijali w pył różnego rodzaju dziwaczne wyobrażenia ludzi. Ludzi, którzy się modlą i nic się nie dzieje. No to czytamy. 14 rozdział Księgi Ezechiela, pierwsze 3 wersy. Potem przyszli do mnie mężowie spośród starszych izraelskich i usiedli przede mną. Wtedy doszło mnie słowo Pana tej treści. Synu człowieczy, ci mężowie oddali swoje serca bałwanom i położyli przed sobą to, co spowoduje ich winę. Czy tacy mają prawo nachodzić mnie o radę? Czy tacy mają prawo nachodzić mnie o radę? Bardzo wielu ludzi, naprawdę wielu ludzi mówi, modlimy się i Bóg nie odpowiada na nasze modlitwy. Tak mówią i katolicy, tak mówią i protestanci, pewnie i tak mówią Świadkowie Jehowy i adwentyści i pewnie prawosławni. Dlaczego tak jest? Jak to jest możliwe, że mówisz do Boga, wierzysz, że mówisz do Boga, a nic się nie dzieje? Prześledźmy tę sytuację, która w taki krótki, skondensowany sposób została nam przedstawiona przez Boga poprzez Jeremiasza. Izraelici mieli problem, no delikatnie mówiąc. To były już końcowe czasy Królestwa Judy. W każdej chwili ci ludzie mogli stać się niewolnikami króla babilońskiego i przychodzą do Boga po radę. Byli odpowiedzialni za ten naród, byli starszymi tego narodu. Rozumiemy, że to byli starsi, którzy byli odpowiedzialni duchowo za ten naród, ponieważ król sprawował władzę świecką. I zanim o cokolwiek poprosili, zanim cokolwiek z ich strony padło, Bóg przemawia do Jeremiasza i mówi mu bardzo ważne rzeczy. Po pierwsze, informuje Bóg Jeremiasza, że ci, którzy do niego przyszli, swoje serca oddali bałwanom. O, to już jest gruba sprawa. Jak można przychodzić do Boga, prosić Go o radę, a jednocześnie, zupełnie świadomie, czcić bałwany? Tego się pogodzić nie da. Bałwany, czyli figury, obrazy, żeby się dobrze rozumieli. Tu jedna uwaga przy tej okazji. Znam takich chrześcijan, którzy z wielkim oburzeniem traktują wszelkie obrazki w kościele. Mówią, to jest bałwochwalstwo. A puknijcie się w głowę takim swoim bałwochwalstwem. A jak wyglądała świątynia jerozolimska? Tam nie było żadnych obrazków? To przeczytajcie sobie uważnie. Problem w bałwochwalstwie nie polega na tym, że mamy w domu jakiś obrazek czy jakąś figurkę, tylko na tym, że mamy ten obrazek i mamy tę figurkę i uważamy je za święte, modlimy się przed nimi, modlimy się do nich, troszczymy się o nie i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, że jeśli ktoś sobie w domu postawi zupełnie świadomie figurkę diabła, wyobrażenie oczywiście, czy obraz diabła, nie musi temu oddawać cześć. On już oddał cześć, stawiając właśnie taką figurę i wieszając taki obraz. Bo takich rzeczy nie robi się przypadkowo. Więc nie wygłupiajcie się, ludzie, bo tylko robicie krzywdę tym, którzy rzeczywiście walczą z bałwochwalstwem. Obśmiewacie tych ludzi, twierdząc, że samo zawieszanie obrazków i samo stawianie jakichś figurek już jest bałwochwalstwem. Nie jest, żeby było jasne. Ale ci ludzie, którzy przyszli, byli bałwochwalcami. Oni to bałwochwalstwo mieli w sercu swoim. Oddali swoje serca bałwanom. Pytanie, jeżeli się modlisz, przychodzisz do Boga w modlitwie, to co masz w sercu? Biblia powiada, że nikt, kto nie ma wiary, nie może przychodzić przed Boże oblicze, ponieważ Bogu się to nie podoba.
Jeżeli modlisz się w jakiejkolwiek sprawie, to co masz w swoim sercu? Bo jeżeli masz na przykład już gotowe rozwiązanie, to znaczy, że masz swojego bożka, któremu służysz, a tylko chcesz, żeby Bóg to, mówiąc kolokwialnie, przyklepał. No nie wiem, dlaczego Bóg miałby ci służyć. To nie jest twój sługa. A jeśli już, to wręcz odwrotnie. A może uważasz się za chrześcijanina i jesteś wyznawcą jakiegoś kultu, jakiegoś świętego obrazka, jakiejś świętej Maryi, nie mylić z Matką Jezusa, od razu mówię, jakiejś świętej figurki i przychodzisz do Boga i modlisz się. A w jakiej sprawie przychodzisz do Boga? Przecież ty w sercu jesteś bałwochwalcą. To jak masz przychodzić do Boga i co chcesz od Boga? Żeby zaakceptował twoje bałwochwalstwo? Przecież Bóg, odpowiadając na twoje modlitwy, powiedziałby ci wprost: dobrze czynisz, rób tak dalej, a tu masz nagrodę. Nic z tego. Pierwsza informacja, którą przeczytaliśmy: ci mężowie oddali swoje serca bałwanu. Dalej, położyli przed sobą to, co spowoduje ich winę. O co tu chodzi? Co oni położyli przed sobą? Przyszli do Boga, aby położyć przed sobą wołanie, prośbę, modlitwę, cokolwiek, jakkolwiek to nazwiemy, ponieważ mieli problem. Ale co Bóg powiada? To, co zrobili, to jest ich oskarżeniem. To jest ich problemem. To z tym muszą zrobić porządek. A ktoś powie: no może są ślepi, głusi, nie widzą, nie słyszą, biedni są. Już jakiś czas temu mówiłem na ten temat w Aceranku. Nie ma takich ludzi. Bóg wyraźnie powiedział, że ci, którzy są ślepi i głusi, to są ludzie, którzy są przekorni i są świadomie ślepi i świadomie głusi. Mówiąc inaczej, to obłudnicy, którzy udają ślepych i głuchych, a dobrze wiedzą, czego Bóg oczekuje, tylko nie chcą tego robić. To, co ci ludzie przyszli położyć przed Bogiem, to było ich oskarżeniem tak naprawdę. Bo jakim prawem przyszli przed Boże oblicze, skoro wiedzieli, że są winni? Jakim prawem przyszli prosić Boga, skoro byli ludźmi podlegającymi przekleństwu, bo bałwochwalstwo równa się śmierć? Więc jeżeli jesteś takim człowiekiem, to nawet nie przychodź przed Boże oblicze, bo ściągasz na siebie przekleństwo. Jeżeli oddajesz cześć bałwanom, modlisz się do obrazu, modlisz się do figur, miłujesz pieniądze całym sercem, bo to jest bałwochwalstwo, i przychodzisz do Boga, aby się modlić o coś tam, to wszystko to, co masz w twoim sercu, zwróci się przeciwko tobie. Zleje się na twoją głowę. Sam siebie poddasz sądowi Bożemu. Najpierw oczyść swoje serce. Najpierw wyrzeknij się tego przekleństwa, które ciągnie się za tobą, a dopiero później przychodź i wołaj do Boga, aby ci dał mądrość, jak żyć i jak postępować. I wreszcie Bóg mówi: czy tacy ludzie mają prawo nachodzić mnie i pytać mnie o radę? Ludziom się wydaje, że mają prawo. O, są takie kanały na internecie, gdzie różne panie i różni panowie mówią: masz prawo. Masz prawo od Boga żądać to czy tego. Masz prawo do tego czy tamtego. Masz prawo, bo jesteś tym czy tamtym. A guzik masz prawo. Do niczego nie masz prawa. Masz prawo siąść przed Bogiem i milczeć. I wzdychać przed Bogiem z powodu swoich grzechów. A jeśli Bóg swojej łaskawości zechce do ciebie przemówić, to mów. Ale nie dlatego, że masz prawo, lecz dlatego, że ci okazano miłosierdzie, dlatego, że ci okazano łaskę. I wtedy mów, wylewaj swoje serce, nie dlatego, że Bóg nie wie, co jest w swoim sercu, ale dlatego, żebyś wylał ze swojego serca wszelkie zło, wszelki grzech, wszelkie przekleństwo, żeby się to wylało, a twoje serce, żeby było oczyszczone. Reasumując, jeśli przychodzisz do Boga, aby się modlić, to co masz w swoim sercu? Jeśli masz gotowe odpowiedzi, to uciekaj, zanim cokolwiek powiesz do Boga, bo wpadniesz pod przekleństwo. Jeśli się modlisz do figur, do obrazów, to uciekaj, bo jeśli Bóg odpowie, to tylko sądem. Jeśli masz miłość do pieniądza, do władzy,
Uciekaj, bo Bóg to zrzuci na twoją głowę jak sąd i będziesz przeklęty. Jeśli chcesz przyjść do Boga, to wyznaj swoją winę, zacznij od tego. Wyznaj swoją winę i czekaj cierpliwie, aż Bóg zechce przyjąć twoje skruszone słowa. Bo On nie ma obowiązku tego słuchać i nie ma obowiązku ci przebaczyć. Może to zrobić, jeśli zechce, jeśli okaże ci łaskę. Nie narzekajcie, że Bóg nie odpowiada na modlitwy. To jest nieprawda. Bóg zawsze odpowiada na każdą modlitwę. Tylko trzeba znać Boga, aby rozumieć, co On mówi do człowieka. Ale jeśli przychodzisz jako bałwochwalca, jeśli przychodzisz jako buntownik, jeśli przychodzisz z gotowymi propozycjami dla Boga, to jesteś rzeczywiście człowiekiem, który jest głuchy i nie słyszy, co Bóg do niego mówi. Kochani, niech was Bóg błogosławi. Niech was strzeże. Amen.